Witam, Rzymaczki, z tej strony Trago, w kolejnym odcinku z Hardware 4 i zarazem ostatnim z Equestria War, jako Kraina Kiri. Niestety, jak sami widzicie, z tego timelapsu polega na tym, że niestety, ale nie nagrał mi się dźwięk mikrofonu. Ten cały odcinek tak naprawdę polega na tym, że ja korzystam z komendy, żeby dostawać Political Power, dlatego że samo zdobywanie normalnie by długo potrwało, a wszystko to kosztowało bardzo dużo, więc postanowiłem, że i tak jako, że to jest ostatni odcinek, no to zrobię. A później się okazało, że w ogóle mi mikrofon padł. W tym odcinku tak naprawdę robię wszystko, co jest możliwe w Kiri. Tak naprawdę w sumie ostatni odcinek, nie wiem jak chcecie, ale ostatni odcinek w sumie taki był najbardziej treściwy. W tym odcinku jedyne co, to udaje mi się zaprosić prawie cały kontynent do frakcji, co jest bardzo proste z tego względu, że prawie cały kontynent ma taką samą ideologię co ja, plus żeby dodać ich do frakcji polega na tym, że ja po prostu muszę polepszyć z nimi stosunki i tyle. Więc to nie jest aż takie trudne, ale na koniec końców udało mi się jeszcze poprowadzić jedną wojnę, dzięki temu, że po prostu miałem też możliwość interweniowania w wojnę, taką powiedzmy w formie robienia decyzji, dawania ultimatum, żeby przestali bić się i zazwyczaj polegało na tym, że mówili, że nie i wtedy mogłem ich zaatakować, więc to też było dobre. Niestety nie mogłem reszty zaatakować, a część kontynentu, która chyba też miała moją ideologię, była we frakcji. Ogólnie rzecz biorąc, to teraz jak mogę nieco opowiedzieć o tym, jak będzie to leciało, to opowiem tylko to, co takiego mojej recenzji, tylko moda. Jak mówiłem w pierwszym odcinku, ja trochę go znam, ale nie jestem zbyt wielkim fanem. Teraz jak jeszcze w niego zagrałem, uważam, że i ten mod jakoś dziwnie szedł na taki poziom, że dużo ma kontentu, ale ma dużo niedopracowanego. Ponieważ dużo ikonek jest, że tak powiem, nieregularnych, jest w różnym stylu, a nawet jak jest w tym samym stylu, to nie zgadza się z innym stylem koło tej ikonki. Też mechanika Kiri, jeżeli chodzi o kraju, jest bardzo niezrozumiała. Ja wiem, że może jakbym czytał eventy, to mi dawało, tylko że naprawdę jak mi ktoś powie, że jest tam prowincjonalna rady czy coś takiego, to ja nie rozumiem, co to jest. Ja mógłbym jeszcze zrozumieć, gdyby, nie wiem, w decyzjach to było, bo zazwyczaj tam dają, ale tam nie ma. I dopiero gdy przez przypadek coś znajduję, no to dopiero wtedy mi się udaje. Więc tutaj na pewno jest duży minus, jeżeli chodzi o Kiri, że dużo jest niedopowiedzianych rzeczy. Powinno być bardziej dopowiedziane w stylu na przykład jest event, zdjęcie tego eventu pokazuje, tutaj masz to. To jest proste, to nawet nie jest jakieś mega wymagające. Też nie za bardzo nie psuje rozgrywki. Kolejna rzecz. Później tak naprawdę można było tą wojnę domową, ale szczerze powiem, jak mówiłem, wojna domowa jest mega trudna ze względu na to, że frakcje przeciwne w drzewkach swoich mają tylko rzeczy, które im dodają plusy. W swoim drzewku wojny domowej nie miałem żadnych plusów, żeby pomóc swoim siłom. Miałem tam takie lekkie rzeczy, ale to było naprawdę lekkie w porównaniu z tym, co tam ci mieli. I przez to, że większość fabryk militarnych była po ich stronie, to z czasem i tak mnie pokonali. Więc też można wykorzystać, tak naprawdę z tą wiedzą mogłem wygrać tą wojnę domową, ale nie musiałem, dlatego że z tą samą wiedzą mogłem ją ominąć. Więc tak naprawdę w zależności, bo wiem, że dla niektórych to może inaczej chodzić ten mod, ale w zależności tak naprawdę to jest do godziny lub półtorej godziny gry cofnięcie, więc też warto zapisywać. Ale to zazwyczaj przy takich modach to jest Old World Rules to samo, zapisuje się przy każdej decyzji poważnej. Więc to jest kolejny minus. No minus to był coś takiego, że ja miałem jakieś tam cele narodowe, ale miałem takie wytłumaczone, że nawet nie wiedziałem, co to, do czego to służy. Więc to też minus. Opisy były bardzo długie i znużące. I myślę, że tak naprawdę sam mod, sami twórcy, jako że i takie są duzi, to nie jest coś takiego, że ja powinienem, nie wiem,
doradzić, że takie, że z myślą o tym, że o, to jest nowy twórca, no to no, się postarał, no fajnie, jeszcze tam musi coś porobić. Bo na przykład grałem wcześniej Historical Planet of Dukes, robili długo ten mod, ale go wystawili i tak naprawdę ja mogę powiedzieć, że jest bardzo dobrze zrobiony graficznie. Też ze strony kodowania też jest trochę dobry. Jest dobry, ale ten sam ma problem. Długie teksty plus drzewko kompletnie nie jest odpowiednie do gameplayu. Co w tym przypadku było inaczej, muszę przyrównać, że tutaj było inaczej. Ale myślę, że to będzie też zmieniało się z czasem, jak po prostu content będzie dodawany do tych krajów, bo tak to po prostu się dzieje. Więc ze względu na to, że to już jest doświadczona grupa, no to powiem szczerze, jako że też się na tym znam, no to powiem, nie to, że mam prawo do mówienia, tylko po prostu uważam, że moje opinie, moje sugestie nie powinny być brane aż tak na rympał, więc można je brać. Oczywiście wiem, że tam twórcy tego nie będą za bardzo... nie usłyszą tego, a nawet jeżeli, to zapewne już miliard osób napisało o tym, bo mają tylu graczy, że nie będą nawet o tym... bo nie będą się nawet trudzić z tym, wiadomo, że zapewne już miliard osób o tym powiedziało im. Więc realnie, no to czy polecam tego moda? Tak, polecam, dlatego że jest... postarali się trochę jakościowo, nie jest aż taki tip-top, jak na przykład Kaiser Redux? Może Kaiser Redux przy państwach, które nie dostały oddawna aktualizacji. Ale ogólnie Kaiser Redux jest lepszy. No i oczywiście można jeszcze porównywać do innych. Oddworld Blues, no to dawno nie grałem, więc nie wiem, ale był taki moment, kiedy wszystko zaczęli naprawiać, więc to chyba już powinno być lepiej. Może zagram, jeżeli ktoś poproszę. No i tak ogólnie polecam zagrać tym państwem, nie, bo tak naprawdę nic nie będziecie robić. Zagrajcie sobie może pierwszym kontynentem, może jakimś dużym krajem z drugiego kontynentu. Z trzeciego kontynentu tak naprawdę zagrajcie tylko majorami, bo Kiria chyba nie była majorem. Pamiętam, jak wybieram. Więc to jest takie dla was takie... sugestia, powiedzmy sobie szczerze, feedback, nie wiem co, jak to nazwać. Zależy, czy lubicie tego moda. Ja jedyne co powiem, czy kolejny raz będę coś grać. Ostatnio poprosiła, żebym zagrał w moda ogólnie, nie powiedziała... Znaczy, powiedziała w co, ale to ja zapytałem się, a ona to mi zaczęła różne rzeczy pisać i tak naprawdę poleciła mi ten kraj, więc to też mogłem sobie wybrać. Chociaż jak się zapytałem, czy ma ścieżkę monarchistyczną, bo każdy z was wie, że wszyscy uwielbiamy swoją monarchistyczną ścieżkę, to tak naprawdę zmieniła temat, bo chyba chodziło jej o ideologię taką non-align, czyli bez powiązań. A mi chodziło po prostu o coś, co będzie się nazywało monarchią. No i w sumie na samym początku to jest monarchia, więc się nic nie zmieniło. Moje plany, no to na razie z tego co widzę, chyba wystarczająco na tydzień mam. Mogę jeszcze nagrać coś, ale to zastanawiam się, bo to będzie oczywiście zależało od mojego czasu, więc co najwyżej jeszcze możecie w komentarzach mi napisać, co nagrać, bo wtedy zapewne będę kolejną sesję nagrywkową prowadzić. A ogólnie rzecz biorąc, zapraszam na główny kanał, bo jeżeli wiecie, co jest teraz na popularności, jest Little Company, ja nagrałem filmik, zmontowałem oraz też zacząłem robić z niego shorty, ponieważ wszyscy uwielbiamy shorty. Nie wiecie, jak długo się nad nimi pracuje. Okej, więc był z wami Trechol. No to, cześć.